Books! Books! All the books I'll need! All the books! All the books I'll ever want! Because you know I'm all about those books, start reading. I'm all about those books, start reading. Books are fun! Books are great! Is it book time yet? Oh, I just can't wait to read a book! And the best thing, the very best thing of all, is there's time now. There's all the time I need and all the time I want. Time, time, time. Ah, there's time enough at last. Dzień dobry, witam w 14 odcinku podcastu o książkach Readers Initiative. Dzisiaj odcinek specjalny. Jak już pewnie wiecie, od czasu do czasu udaje nam się zaprosić jakiegoś wspaniałego gościa do naszego odcinka. Ostatnio byli to pisarze Agnieszka Opolska i Michał Jan Chmielewski. Dzisiaj mamy kolejną z pisarek. Jest to Agnieszka Bednarska, autorka w tej chwili już 4 książek, w tym jednej antologii, dobrze mówię, tak? Bo była jeszcze antologia darmowa. Twój pierwszy chyba taki, można powiedzieć, nie, czy nie, nie pierwszy, bo pierwszym takim romansem chyba z takimi elementami... Nie, to tak gdzieś po drodze się zdarzyło. Z horrorem był Płaczący chłopiec. Dobrze, ale to tyle słowem wprowadzenia. Może Agnieszko, powiesz kilka słów o sobie teraz. Jak to u ciebie jest? Co porabiasz na co dzień może? I jeszcze bardziej czym się zajmujesz? Skąd się wzięło u ciebie to zamiłowanie do pisania? Gdzie się pojawił ten moment, kiedy stwierdziłaś, że chcesz pisać? Chcesz zostać pisarką? Witam Was serdecznie, nazywam się Agnieszka Bednarska, jak już powiedziałeś. Bardzo się cieszę, żeby być i porozmawiać o moich książkach. Pytasz, skąd się wzięło to zamiłowanie. Chyba się z tym urodziło. W podstawówce pisałam, później w szkole średniej i na studiach trochę miałam przerwy, bo to był czas na inne rzeczy, na miłość, na zakładanie rodziny i takie tam różne, wiadomo, rzeczy, jakie się w tym wieku robi. Ale cały czas gdzieś miałam ten pomysł na życie, chciałam pisać. Raz myślałam, że mi się to uda, później już wątpiłam, w końcu jednak okazało się, że jest to siła wyższa. A zmotywowała mnie do tego moja przyjaciółka, która nigdy nie planowała pisać, a pewnego razu mnie powiedziała, że za książkę. No i wtedy ja pomyślałam sobie, że skoro ona nigdy tego nie planowała, a właśnie zaczęła to robić, no to ja jak najbardziej powinnam. No i w ten sposób powstała moja pierwsza książka Emigracja uczuć, którą napisałam będąc już na emigracji. Jest to książka, która zawiera, tak jak bym powiedziała, najwięcej mnie, tak? Zresztą dwie pierwsze części, bo Emigracja uczuć i Wszystko przed nami to jest w dwóch częściach. I jest to historia właśnie kobiet, które zostały w Polsce, żon, które zostały w Polsce, a mężowie wyjechali w poszukiwaniu lepszego życia. Byłam sama w takiej sytuacji, był to czas, kiedy bardzo dużo moich znajomych było w tej sytuacji. Znam to, więc o tym napisałam. Jak to się zresztą mówi, pierwsza książka jest najbardziej osobista. No i tutaj też tak się składa, tak? Bo tu jest dużo właśnie moich doświadczeń i moich znajomych doświadczeń. Później był Płaczący chłopiec i ostatnio Dwa oblicza. Ja czytałem twoją tylko ostatnią książkę do tej pory, Dwa oblicza. Poleciła mi ją właśnie Agnieszka Opolska, o której wspominałem wcześniej. Ona też tę książkę polecała i ja byłem też zainteresowany przede wszystkim tym, że tutaj był taki element pewnego rodzaju, powiedziałbym, kina grozy czy horroru książkowego, więc pomyślałem sobie, że to jest coś dla mnie, tak? I zacząłem czytać i faktycznie ja odnalazłem w tej książce bardzo wiele elementów, które ja sobie bardzo cenię u klasyków literatury grozy, czyli to jest ten taki, powiedzmy, przeniesienie tej literatury wiktoriańskiej, tak? Na polski grunt. Mamy opuszczony dom, tajemnice z przeszłości, tak? Samotną bohaterkę, która jest w tarapatach, którą przygarnia tutaj na samym początku. To możemy chyba zdradzić pewna starsza pani, która się wydaje z pozoru być taką naprawdę do rany przyłóż, taką chętną, życzliwą osobą, która chce pomóc biednej dziewczynie, no ale później oczywiście sytuacja się robi troszeczkę bardziej skomplikowana, wychodzą na jaw pewne fakty, tak, pewne tajemnice, pewne plany, jakie ta kobieta ma wobec tej młodej dziewczyny i jest taka atmosfera, nad tym wszystkim się unosi odrealnienia, tak, bo jest to ten jakby opuszczony dom, oczywiście takim jednym z takich klasycznych tropów, jeżeli chodzi o horror, no to jest też opuszczony szpital. Tutaj do końca on nie jest opuszczony, ale to jest szpital, który już nie jest funkcjonujący, ale są te elementy, które zazwyczaj straszą w tego typu literaturze, tak? Czyli sale szpitalne opuszczone, gdzieś tam jakieś korytarze puste, prawda? To bardzo trafia do wyobraźni i to się bardzo wiąże z horrorem. Tym większe było moje zaskoczenie, kiedy okazuje się, że ta książka, no,
i jest horrorem, jakby na to nie patrzeć, bo na pewnych poziomach straszy, natomiast nie to jest jej główną częścią, nie to jest jej głównym tak jakby wyznacznikiem, tak? Tutaj jest sprawa o wiele bardziej skomplikowana, bo tutaj mamy przede wszystkim, jak się okazuje, z czasem dramat, tak? Dramat kilku kobiet, kilkorga ludzi nawet bym powiedział, który wiąże się z pewną tajemnicą z przeszłości. I teraz powiedz mi, skąd u ciebie to zacięcie takie horrorowe? Bo tak mówiłaś o dwóch pierwszych książkach, wydaje mi się to książki stricte obyczajowe, tak? Obyczajowe, gdzieś tam wchodzące, poruszające się na gruncie romansu. Natomiast tutaj mamy już takie, powiedziałbym, melanż różnego rodzaju gatunków, który gdzieś tam spina się to w taki dramat mocny, uderzający gdzieś tam po uczuciach czytelnika. Natomiast sam początek mocno zwodzi, tak? Jeżeli ktoś na przykład nabędzie tę książkę tylko i wyłącznie z tego powodu, że spodziewa się dobrego horroru, a ta pierwsza część, przyznam szczerze, pierwsza i ostatnia to naprawdę mają bardzo dużo tych elementów, to może się troszeczkę, no powiedziałbym, nawet zawieść, tak? Bo w środkowej części dochodzi do pewnych takich elementów mniej związanych tak jakby z gatunkiem horroru, tak? To wszystko zależy od tego, jak czytelnik sięga po książkę, z jakim nastawieniem, tak? Jak bardzo oczekuje tego, że książka spełni akurat te oczekiwania. Więc wtedy albo się nie zawiedzie, albo będzie przyjemnie zaskoczony. Jeżeli ktoś ma otwarty umysł i po prostu dla niego najważniejszym kryterium, tak jak jest to, że książka ma być ciekawa i ma być interesująca, a jakim gatunkiem określimy ją, nie ma większego znaczenia, no to myślę, że nie będzie zawiedziony. Ale wracając do pytania, dwie moje pierwsze książki to był taki mój trening. Ja właściwie nie wiedziałam, czy one się wydadzą, czy się nie wydadzą. Napisałam to, co we mnie się działo, bo akurat to przeżywałam, bo akurat to znałam. Dwie następne i myślę, że kolejne również będą w zgodzie z tym, co ja chcę robić. Ja tak naprawdę wcale nie czytam, znaczy czytam, owszem, teraz już tak, ale nie byłam jakąś szczególną fanką horrorów, thrillerów i tego typu literatury. Po prostu takie ciemne zakamarki mam gdzieś tam w sobie i temu daję upust w moich książkach, ponieważ zawsze, nawet od dziecka, co było dosyć dziwne, zawsze mnie interesowała tajemnica śmierci, tajemnica tego, co się dzieje po drugiej stronie, czy jest jakieś po drugiej stronie. Już jako małe dziecko, kiedy wybierałam miejsce na spacer, bardzo lubiłam chodzić na cmentarz, bardzo lubiłam patrzeć na groby, czytać, co tam jest napisane i oczywiście myśleć, jak wyglądało życie tej osoby, dlaczego się już skończyło, gdzie teraz naprawdę przebywa. Bo miałam nadzieję, że no nie tylko to ciało, które gdzieś tam jest zakopane, ale jeszcze coś oprócz tego. I w tym kierunku od bardzo wczesnego od wczesnych lat młodości podążały moje myśli. Zawsze mnie frapowało właśnie to drugie, to co jest niewidoczne, to tylko wyczuwalne, to czego się możemy domyślać. Stąd właśnie taki temat i te niedopowiedzenia również w mojej książce, bo przecież nikt z nas nie może pewno powiedzieć, że istnieje jakieś życie pozagrobowe, życie po śmierci. I że dusze zmarłych się z nami kontaktują, więc możemy się tego tylko domyślać. Są te niedopowiedzenia właśnie w moich książkach. Pewne rzeczy są powiedziane, jest kropka nad i, innych nie dopowiadam, zostawiam to dla czytelnika, żeby ułożył to według własnych treści. Jaki ja miałem największy problem z tą książką, to jest właśnie kwestia pewnego rodzaju takiego niezbalansowania pewnych rzeczy, bo ja nie lubię, kiedy mi się mówi dużo rzeczy wprost. Ja jestem właśnie tym fanem tej kingowskiego niedopowiedzenia, tak? On pisze w tej swojej książce, takiej troszeczkę autobiograficznej, Dance Macabre, że zresztą, co bardzo wiele później pisarzy i osób powtarza, że najstraszniejszy jest ten potwór, którego nie widzimy, tak? Największa jest ta tajemnica, której nie poznajemy do końca, tak? A u ciebie następuje taki moment w książce, że zmieniasz tak jakby perspektywę, tak? Twojego bohatera, czy zmieniasz w ogóle bohatera, żeby ukazać tam rzeczy, które tak jakby my jako czytelnicy jesteśmy się w stanie domyślić. Ja przynajmniej się domyśliłem paru rzeczy i później następuje taki długi jeden rozdział, który jest taką jakby ekspozycją tych wątków, łączeniem ich wszystkich w jedno, takim wyłożeniem kawy na ławę. I to, co było wcześniej fajne, co było niedopowiedziane, co było tajemnicą, nagle traci ten swój urok, ponieważ my dowiadujemy się wszystkiego, tak? Dowiadujemy się kto, dowiadujemy się dlaczego, dowiadujemy się też jak, tak? Także pewne wątki
taki, powiedziałbym, że to jest moim zdaniem największy zarzut, jaki bym miał do tej książki, że pewne wątki zostają zbyt prosto wyłożone, tak? Zostają tak jakby czytelnik musiał dowiedzieć się, słuchaj, czytelniku, dawałam ci wskazówki, ale gdybyś przeoczył, to masz jeszcze taki rozdział, w którym ci wyjaśnię dokładnie, o co mi chodziło. Aha, nie? Ja nie chcę tutaj zdradzać, żebyśmy nie psuli lektury. W sumie ja też tego nie lubię. Jakby takiego wykładania kawy na ławę, tak, podobnie mam jak ty. I w sumie nawet nie sądziłam, że taki będzie być może, że taki mógłby być odbiór tego, co napisałam. Myślałam, że jednak trochę tam zamotałam, ale z drugiej strony tak to już jest z osobami, które bardzo dużo czytają, bo jeszcze powiedzmy 5 lat temu, kiedy ja czytałam coś, to mi się wiele rzeczy wydawało tajemniczych. Dzisiaj, kiedy czytam książkę, która jest polecana jako tajemnicza i pełna niedopowiedzeń, czytam ją i ja już wiem, tak? Więc to jest też takie to skrzywienie nowego czytelnika, który po prostu już tyle rzeczy przerobił, tyle rzeczy się umie wcześniej domyśleć, że to robi. Bo człowiek, który czyta każdy z nas czyta dla przyjemności, ale czyta powiedzmy jedną książkę w miesiącu, no to już nie jest taki bystry w tym kierunku, że tak powiem, że tak wszystko rozpracuje, autor miał na myśli i w ogóle. A człowiek, który czyta bardzo, bardzo dużo, no to jest ciężko go zaskoczyć, to prawda. Mm-hmm. W każdym razie chciałabym, żeby moje kolejne książki były właśnie takie z pogranicza rzeczywistości i tajemnicy. I żeby właśnie czytelnik mógł myśleć, gdzie ta granica przebiega, tak, w którym momencie ją przekroczy. Zresztą każdy przekroczy ją w innym momencie, bo dla każdego pewne rzeczy są, dla jednego pewne rzeczy są oczywiste, a dla drugiego wydaje się, że to fikcja literacka. Poza tym, wracając nawet do moich pierwszych książek, tam są pewne sytuacje opisane autentyczne, z życia, realne. Spotkałam się z komentarzami, że no w ogóle takie rzeczy wymyśliłam, że przecież to nie jest absolutnie możliwe. No tak. No więc właśnie to tak jest z tym odbiorem, że dla jednego tak, a dla drugiego czytelnika zupełnie inaczej. Takim zaskakującym elementem jest też w tej książce, ja tutaj nie będę wchodził też w szczegóły, ale ty bardzo często mylisz tropy czytelnika, tak? Kiedy ja już się oswoiłem, zresztą pisałem też w opinii mojej, którą znasz, kiedy ja się oswoiłem, że jednak w głównej mierze jest to dramat, tak? Kilku osób, to potem następuje jeszcze jeden taki element, którym ty znowu mieszasz czytelnikowi w głowie i to bardzo fajnie. Bardzo mi się to podobało i zastanawiałem się, skąd ten pomysł taki w ogóle, żeby porzucić pewnego rodzaju wątki, kiedy już mamy tak jakby domknięcie tej sprawy, bo w zasadzie ona by mogła się skończyć, tak powiedzmy, ta książka gdzieś po 80%, tak? Mamy już wszystko wyjaśnione. Na drugim rozdziale, nie. Gdzieś tak w 80%, kiedy mamy już wyjaśnione, tajemnice zostały przed nami wyjawione, tak jakby, tak? Tych, których no powinna jakaś dosięgnąć ręka sprawiedliwości, w pewnym sensie się to dzieje gdzieś tam i nagle następuje kolejna przewrotka i znowu mieszasz w głowie i znowu wracasz na te tropy, na te tory thrillera, na te tory horroru, korzystając z takich elementów, które ja osobiście bardzo lubię, tak? A to wynika z tego, że mnie bardzo często właśnie zastanawia budowa naszej ludzkiej psychiki. I zastanawia mnie na przykład, dlaczego, powiedz, chodzimy za mąż, jesteśmy pełni nadziei na przyszłość, kochamy po prostu Calineczka i Romeo i w ogóle wszystko jest cudne Landryni. I naprawdę człowiek jest wtedy taki piękny, cudowny wewnątrz i na zewnątrz. Mijają lata, właściwie życie toczy normalnie jak innych ludzi, jest praca, są dzieci, fajniejsze i mniej fajne chwile. I powiedzmy po 20 latach kobieta albo mężczyzna dopuszcza się czegoś okropnego. Morduje, kradnie, znika bez śladu, robi coś, co właściwie wydaje się, że nie ma powodu, tak? Że nic się takiego nie wydarzyło, nie przeżył żadnej traumy, nigdy go nie skrzywdził, a jednak powiedzmy 40-latek, 50-latek dopuszcza się morderstwa, gwałtu, kradzieży, defraudacji, różnych takich rzeczy. Co się stało przez ten czas w ludzkiej głowie, z ludzką psychiką, że do tego doszło? Czy to już kiedyś było w nim, tylko nieujawnione, czy to się po prostu narodziło z czasem, ale dlaczego? I takie rzeczy mnie bardzo zastanawiają, dlatego moi bohaterowie często są właśnie tacy, że w pewnym momencie się zmieniają, to oczywiście można wszystko wytłumaczyć, bo staram się zawsze, żeby można było, gdyby ten bohater mój poszedł do psychoanalityka albo do psychiatry czy psychologa, że można byłoby mu postawić diagnozę i ten lekarz by znalazł przyczynę tego, żeby to wszystko miało ręce i nogi, ale czytelnika, żeby też zadał sobie pytanie, jak do tego doszło, co musiało się wydarzyć wcześniej, że w tym człowieku coś takiego się działo i dlaczego akurat w tym momencie było sobie znać. Tak. Więc stąd właśnie może ta zmiana mojej bohaterki, zachowania mojej bohaterki, ponieważ
była do pewnego momentu słodką i naiwną kobietą, która powiedzmy walczyła o swoje już od pewnego momentu, ale na koniec, tak jak powiedziałeś, też nie chcę za dużo zdradzać, wszystko odwróciło się do góry nogami i pokazała swoje prawdziwe drugie oblicze. Poza tym, dwa oblicza to tak jak już wiesz, zresztą to mogę powiedzieć. Drugie oblicze jest to nazwa wzgórza, na którym stoi szpital, gdzie dzieje się akcja. No i dwa oblicza to jest również coś na temat moich bohaterek. Każda z nich ma swoje dwa oblicza. Każda, bo nie tylko dwa, ale każda z nich ma dwa oblicza. Poza tym myślę, że każdy człowiek ma jednak jakieś drugie oblicze, mniej albo bardziej skrywane, ale jednak ma. Żeby to tylko dwa, tak? No, to oczywiście się zgadza. Każda z tych bohaterek ma dwa oblicza. No, każda, każda, ale to niekoniecznie jest tak, że to dobre jest na zewnątrz, bo bohaterka chyba Inka, tak, o ile dobrze pamiętam, która jest początkowo bardzo nieprzychylna głównej bohaterce, później się okazuje, no, że jednak gdzieś to dobro skrywa w sobie z wiadomych powodów. Ty wiesz, ja wiem, czytelnicy muszą się sami dowiedzieć o tym, tak? To jest prawda. Natomiast też wypływa z tego pewien mankament. No to życie tak nam to pokazuje, prawda? Tak, z tego też wypływa nasz mankament czytelników, tak? My, którzy czytaliśmy już tyle, po prostu myślimy pewnymi schematami, tak? I przełamywanie tych schematów często budzi nas sprzeciw troszeczkę, no bo nie spodziewamy się tego, tak? Kiedy mamy bohaterkę, która przez powiedzmy jakieś tam 80% książki nabywa pewnego rodzaju siły ducha, hartu, charakteru też, bo to, ona na początku jest trochę naiwna, to fakt, ale moim zdaniem Sonia bardzo się zmienia w trakcie tej książki. Ona pewnych rzeczy się uczy, ona zdobywa też pewne doświadczenia, ona się staje silniejszą kobietą, no i później następuje ten moment, o którym tutaj mówiliśmy, tak? Więc to może dlatego był dla mnie taki silny kontrast, który gdzieś tam wywołał we mnie taki, powiedzmy, zdziwienie troszeczkę, że to się tej właśnie bohaterce przytrafiło, tak? Więc to jest... Tak, oczywiście. Chciałam jeszcze dodać, że właśnie u moich bohaterek, jak też po prostu u nas wszystkich, człowiek się zmienia wtedy, kiedy zależy od tego, o co walczy. Bo Sonia na początku właściwie walczy tylko o przetrwanie, o to, żeby schować się przed zimnem, żeby mieć dach nad głową i ta walka jest taka trochę, nie jest napędzana niczym solidnym. Ona po prostu chce przetrwać, ona chce jakoś sobie dać radę przez pierwszą noc, przez pierwsze kilka dni i tak dalej. Ale później z czasem ona ma coraz więcej do stracenia i dlatego może też tak szybciutko się zmienia i ten proces nie trwa 10 lat czy 20, tylko dużo krócej, ponieważ ona ma coraz więcej do stracenia i walczy o coraz bardziej ważne rzeczy. Tak? No właśnie, nie mogę powiedzieć. No tak. ale są tam rzeczy, na których jej bardzo zależy i ktoś wchodzi jej w drogę w momencie, kiedy ona już wie, że ma bardzo dużo do stracenia i albo osłoni te swoje skarby, albo po prostu go straci. Mhm. W ogóle tak sobie myślę teraz, ta powiedzmy końcowa partia książki, te powiedzmy ostatnie, nie wiem, 50 stron mogłoby w zasadzie stanowić kanwę na sequel, bo w zasadzie mamy domknięcie takie, wiesz, tej całej historii i potem następuje bardzo dużo rzeczy, ale nie wiem, czy mogę tutaj zdradzić, w takiej prywatnej rozmowie powiedziałaś mi, że pracujesz już nad... O ile nie kontynuacją, to prequelem, tak, do książki, czy nawet czy w zamyśle masz dopiero książki Dwa Oblicza, tak? Że chciałabyś rozwinąć postaci, które się pojawiły tam drugoplanowe przede wszystkim, które pojawiły się w książce, taką głębszy rys charakteru im nadać, bo na przykład rodzice tutaj są strasznie antypatyczni, Soni, tutaj nie ma w nich ani jednej dobrej cechy, to są ludzie, którzy, no nie wiem, trudno mi ich określić, ale to są takie tacy typowi książki czy filmowi Wilani, no trudno tutaj w nich znaleźć jakąś dobrą cechę, a ty wspomniałaś, że chciałabyś ten background ich rozszerzyć troszeczkę, tak? Tak, to pomysł. Jeszcze nad tym nie pracuję, ponieważ teraz kończę pracę nad kolejną książką, więc Dwa Oblicza muszą zaczekać na swoją kolej, a mam nadzieję, że doprowadzę jeszcze tą akcję daleko, daleko dalej, ponieważ faktycznie, i to dzięki tobie również, dzięki temu, co mi zasugerowałeś i wrażenie na tobie zrobiła Sonia i inne bohaterki, pomyślałam sobie, że faktycznie tam jest jeszcze potencjał i chciałabym znowu odwrócić kota ogonem i coś wyjaśnić i coś zamotać, ale myślę, że już mam w głowie pomysł na jak to poprowadzić dalej, przy czym mam tyle pomysłów, że nie wiem, czy mi wystarczy życia, żeby to wszystko zrobić, ale będę dokładała sił, żeby to wszystko zrobić.
Powiedz mi jeszcze z twoich planów, bo mówisz, że piszesz kolejną książkę. I o czym będzie ta kolejna książka? Jak byś ją określiła gatunkowo? Czy będzie to powrót bardziej do emigracji uczuć, czy znowu też w klimatach dwóch oblicz, czy płaczącego chłopca? Wszystko, co mam w planach napisać, będzie w klimatach... Może to nawet nie jest horror, bo ja myślę, że horror to jest jednak zbyt mocne słowo na to, co ja robię. Healer, owszem. Kryminalne troszeczkę elementy też, tak? Tak, odrobinkę. Teraz na przykład mam nadzieję, że lada moment, lada miesiąc ukaże się moja kolejna książka, już jest gotowa, a kończę pracę nad następną. Obie są właśnie w tym klimacie lekkiej grozy, ja to tak nazywam, literatura lekkiej grozy. I tak będzie. Przy czym, jeżeli chodzi o kontynuację, również dziewczyny ze świetnej grupy na Facebooku Zaczytanie UK podsunęły mi pomysł i też pomyślałam sobie właściwie, że chyba nawet powinnam, nie tylko mogę, ale chyba nawet powinnam napisać trzecią część do moich pierwszych dwóch książek, dlatego że akcja pierwszych moich pierwszych dwóch książek dzieje się właściwie 10 lat temu, się rozgrywa, kiedy Polska wchodziła do Unii, kiedy była właśnie ta wielka emigracja. Wiele rodzin się zostało wskutek tego, ponieważ mężczyźni wyjechali, kobiety zostały. A teraz po 10 latach mogłabym napisać, jak to teraz wygląda. Co się zmieniło? Czy te małżeństwa przetrwały? Przyjaźnie przetrwały? I tutaj mam takie poczucie obowiązku, takie jakby misji nawet. No trylogię. Przede wszystkim trylogia, tak? Tak. Ale właśnie mówię, jeżeli napiszę obyczaj, to będzie tylko trzecia część emigracji uczuć i to tylko ten jeden typ. A cała reszta mojej twórczości jednak obracała się będzie w gatunku literatury lekkiej grozy, żeby trochę czytelników nastraszyć. No i to robisz bardzo dobrze, powiem ci szczerze, że mimo, że to nie jest, powiedziałbym, że bardzo sprawnie wykorzystujesz znane motywy z grozy, tak? Umiesz to robić i bardzo dobrze to wykorzystujesz. To nie jest coś nowego, to nie jest coś, co w jakiś sposób ludzi zaskoczy, jeżeli chodzi o te same elementy grozy, bo to są, tak jak wspomniałem, charakterystyczne tropy, tak? Charakterystyczne elementy, czyli opuszczony dom na wzgórzu, tajemnica z przeszłości, prawda, jakaś, tajemnicza starsza pani, tak? Która, no... Samo przejście już, każdy czytelnik grozy już pewną nieufność do niej ma, tak? Tak, ale jak to się mówi, że już właściwie wszystko zostało napisane, tak? Nie ma już teraz tematów, które nie były wykorzystane i tak naprawdę literatura już zawsze będzie tylko powielała to, co już kiedyś zostało napisane. Tak, ale to nie jest nic złego. Ja tutaj absolutnie nie wytaczam tego jako krytykę, tylko jako przykład bardzo dobrze wykorzystanego tego właśnie elementu grozy. Natomiast mówię, dla mnie zaskoczenie pewne takie może, które wpłynęło na moją ostateczną opinię, było to, że spodziewałem się czegoś innego. I być może wina tkwi po stronie czytelnika, tak? W tym przypadku, tak? Więc ja tutaj absolutnie temu nie zaprzeczam. Bardzo się cieszę, że powstanie kontynuacja. Bardzo cieszę się, że pozostajesz też w tym nurcie, bo tu jest naprawdę ogromny potencjał i widzę, że bardzo dobrze to robisz, bardzo dobrze się w tym czujesz też, więc jeżeli autor się czuje w tym dobrze, to dla czytelnika tak, tym lepiej, bo wiemy, że możemy się spodziewać coraz lepszych książek, tak? Tak. Ja mam pytanie, bo na przestrzeni lat bardzo często zmieniałaś wydawców. Czy to się wiąże z jakimś konkretnym powodem? Bo pierwsze dwie książki były wydane przez Replikę, kolejna była też przez inne wydawcy, Płaczący Chłopiec i teraz widzę, że dwa oblicza są wydane przez Zaklęty Papier. Od razu drugie pytanie, czy decyzją twoją było to, żeby nie wydawać jej w formie e-booka, czy to też ograniczenia wydawcy? Nie, to na pewno nie była moja decyzja. No to takie rzeczy to już za wydawcy po prostu uznał, że z jakiegoś powodu nie chce tego robić i tego nie zrobił. Czego żałuję oczywiście, no bo jednak bardzo to osób teraz czyta e-booki i no fajnie byłoby, gdyby było, ale nie ma. Jeżeli chodzi o wydawców, początkowo właśnie historia zaczęła od tego, że jak wielu początkujących autorów wydawało mi się, że gdy wydam moją pierwszą książkę, to będę miała świat u stóp. Będę już sławna, bogata i wydawcy pchali do mnie drzwiami i oknami. No i trochę zaczęłam marudzić u pierwszego wydawcy, bo wydawało mi się ciągle, że jestem taka niedoceniona i przecież tak świetnie pisałam i w ogóle jeszcze dlaczego nie ma filmu na podstawie mojej książki. Takie miałam wyobrażenie. No tak mi się wydawało po prostu. Myślę właśnie, że wielu debiutantów ma coś takiego w sobie. Ale szybko mnie życie sprowadziło na ziemię. Zaczęłam troszeczkę poznawać
autorów, przebywać w tym towarzystwie, czytać na ten temat, jak to u innych wygląda. No i okazało się, że ja nie jestem żadnym wyjątkiem. Że to, że ktoś napisał i wydał książkę, to wcale nie znaczy, że właśnie ma swój świat u stóp. Ale postanowiłam spróbować szczęścia w innym wydawnictwie. Bardzo mi schlebiało, zainteresowało się Black Publishing Płaczącym Chłopcem, bo naprawdę natychmiast prawie odzwonili i byli bardzo zainteresowani. Poza tym od razu proponowali mi pisanie umowy na kolejną książkę, ale ja znowu się nie zgodziłam, ponieważ nie lubię brać na siebie zobowiązań, bo no, pisanie nie jest moim jedynym zajęciem, więc mogłabym się nie wywiązać, nie zdążyć w czasie. Wolałam nie brać na siebie takich zobowiązań. No i później, kiedy już Płaczący Chłopiec ukazał, ale jednak promocja nie była taka, jak oczekiwałam, i pewne rzeczy inne też nie sprostały moim oczekiwaniom, więc znowu postanowiłam, spróbuję gdzie indziej. A w momencie, kiedy szukałam wydawcy dla Dwóch Oblicz, powstało wydawnictwo Zaklęty Papier i tak sobie pomyślałam, że skoro oni zaczynają i ja zaczynam, bo wciąż jestem na początku tej drogi, no więc może to jest jakiś znak i warto spróbować. I spróbowałam z Zaklętym Papierem. Okazało się, że to jest jeszcze nie to, czego ja szukam. Czyli, czyli jest szansa na to, że zmienisz jeszcze wydawnictwo, tak? Tak. Teraz być może bardziej się skupiłam na wydawcy tutaj, znaczy nie angielskim, polskim wydawcy, ale działającym w Anglii i wydającym autorów polskich w Anglii. I być może tutaj dojdzie do jakiejś fajnej współpracy i coś fajnego się zadzieje. Na razie jeszcze nie mogę mówić o szczegółach, ale mam nadzieję, że właśnie tutaj coś się wydarzy fajnego. I będę tak długo próbowała, aż w końcu uznam, że znalazłam wydawcę, którego szukałam. Nie wiem, ile to będzie było, ale cóż mam do stracenia. No trzeba dobre partnerstwo znaleźć. Przede wszystkim takiego, który wydaje e-booki, bo tak jak wspomnieliśmy o tym, no jest to na pewno forma lepsza, tak, łatwiejsza, bardziej przystępna, zwłaszcza, że książki, które piszesz, zwłaszcza te obyczajowe, no, mówią o ludziach mieszkających za granicą, na emigracji i pewnie oni w pierwszej kolejności będą chcieli po taką książkę sięgnąć, chociaż niekoniecznie, prawda? I taka dostępność właśnie e-booka za granicą jest o tyle łatwiejsza dla nas. Ale przyznam od razu, że książka twoja jest dostępna w angielskich księgarniach wszystkich, które sprawdziłem. Ja sam nabyłem w jednej z nich, więc nie będziemy tu reklamować, ale jest dostępna, także gdyby chciał ktoś kupić Dwa Oblicze, to serdecznie polecamy. Można w Anglii nabyć też. Jeszcze chciałam dodać na zdanie, że ostatnia akcja wręcz się utworzyła, bo to tak poszło od osoby do osoby, pocztą pantoflową, że książka Oblicza i Płaczącego Chłopca autorki wraz z autografem. No i tak właśnie od jednego i dwóch i pięciu egzemplarzy się zaczęło i zeszło, wyszło na to, że ostatnich kilka nocy siedzę i podpisuję książki i pakuję i wysyłam do czytelników. No bo właśnie ciągle ktoś jeszcze się odzywa i mówi, a może dla mnie też jeszcze jakiś egzemplarz. Więc sprowadzam te książki z Polski, kupuję w księgarni, tam gdzie najtaniej znajdę, i podpisuję, piszę aplikację, pakuję i wysyłam czytelnikom. Obiecałam sobie, że to już ostatnia teraz partia poszła w świat, no bo naprawdę nie mam czasu, żeby jeszcze siedzieć. W ogóle koszmar, to już w ogóle nic nie ma wspólnego z pisarstwem i zajmuje mi to za dużo czasu. Ale skoro już tutaj rozmawiamy, jeżeli jeszcze ktoś bardzo by chciał książkę z autografem, to proszę do mnie na priv. Pewnie się jeszcze coś da zrobić. Tak, znajdziecie Agnieszkę na Facebooku. Jeżeli nie znajdziecie, my na pewno będziemy linkować, gdzie ją znaleźć. Natomiast możecie też pisać do nas i my jakoś tam przekażemy okrężną drogą, ale postaramy się, żeby jeszcze troszeczkę Agnieszkę zmęczyć bardziej i żeby podpisała kilka dodatkowych książek. No dobrze, to może tyle o Dwóch Obliczach. Bardzo, bardzo polecamy. Ja polecam. Na pewno was zaskoczy ta książka. Przygotujcie się tutaj. Ostrzeżeni bądźcie, że no troszeczkę zdradziliśmy, jakby nie patrzeć, że jednak to nie jest do końca horror taki, jakiego moglibyście się spodziewać, ale też przestraszy was na wielu poziomach. Taką naszą tradycją tutaj w trakcie naszych nagrań podcastów jest to, że nasi goście dzielą się też swoimi odkryciami czytelniczymi. Wiem, że ty też sporo czytasz, sporo słuchasz audiobooków, sporo czytasz, więc może powiedz nam, co ostatnio chciałabyś polecić lub co aktualnie czytasz, Agnieszko. Czytam trzy książki prawie zawsze jednocześnie. Wynika to z tego, że po prostu z praktycznego, jest to praktyczne rozwiązanie. Najgrubszą książkę, najcięższą i najbardziej niewygodną mam przy łóżku. I czytam ją najdłużej, bo wiadomo, szybko zasypiam. Nawet jeżeli książka jest ciekawa, ale ze zmęczenia. Drugą książkę, która jest wygodna do noszenia w torbie, mam ze sobą, czytam na przerwie w pracy, czytam gdzieś tam, jak mam chwilę, idę z psami na spacer, usiądę sobie na ławce, to sobie też to wtedy czytam. I mam oczywiście audiobooka zawsze, bo codziennie słucham audiobooków i audiobook to jest po prostu cudowne rozwiązanie dla wszelkich nudnych, brudnych prac, których nie cierpię, typu sprzątanie, odkurzanie i tak dalej, ale jak mam audiobooka,
i książkę, która jest interesująca, to po prostu jest czasami tak, że ja się nie mogę doczekać, kiedy w końcu zacznę mopować podłogę. czy odkurzać, czy cokolwiek innego, bo nie mogę się doczekać, kiedy będę mączyć tego audiobooka. Więc to jest naprawdę cudowne rozwiązanie. I dlatego czytam jednocześnie trzy. Akurat teraz księgi jakubowe mam przy łóżku, mm-hmm. no bo ze względu na gabaryty. Miasto ślepców w tradycyjnym wydaniu, a w audiobooku Solis. O, i to jest moje pierwsze spotkanie z Lemem. Jeszcze nie wiem, co o tym sądzić, chociaż jestem bardzo zaskoczona tą książką. Mówię, pierwsze moje spotkanie, bardzo polecana książka, świetnie nagrany audiobook. Jak skończę, to podzielę się z wami moją opinią, ale faktycznie coś w tym jest. I co chwalą Lema, no wiedzą, co mówią. Jeżeli miałabym polecić książkę, która ostatnio na mnie wywarła ogromne wrażenie, po prostu zwaliła mnie z nóg, no to Małe życie. Ponieważ też na pewno wielu z was słyszało o tym tytule. Książka, która przez pierwsze 150 stron była taka sobie i tak sobie myślałam, że znowu trafiłam przereklamowane, ale po pierwszych 150 stronach pochłonęła mnie i wstrząsnęła mną tak bardzo, że po prostu kupuję wszystkim na prezent, gdzie tylko mogę, czy byłam w Polsce na wakacjach, czy gdziekolwiek indziej. Kupuję im wszystkim ten jeden tytuł na prezent, sobie nie pożyczali, tylko żeby mieli i czytali, bo ta książka jest naprawdę warta czasu, jaki trzeba na nią poświęcić i mimo, że czytałam ją kilka miesięcy temu, do dzisiaj, jak ją wspominam, mi coś tam w środku się trzęsie, więc bardzo polecam. Warto ją przeczytać. Wyjątkowa książka o wyjątkowej miłości, o wyjątkowej przyjaźni, o takich rzeczach, o których każdy z nas marzy, ale niestety zdaje mi się, że rzadko się spotykamy z tym. Wszystkie te książki, wyłączając Lema, bo ja tutaj często w trakcie naszych nagrań takim parweniuszem lemowskim jestem, ja Lema aż tak bardzo nie lubię, tak? Nie lubię po prostu. Niektóre jego książki bardzo cenię, cenię opowiadania, ale też nie jestem wielkim fanem. Natomiast pozostałe książki, które wymieniłaś, są na mojej liście, nawet mam je kiedyś, nabyłem je w formie e-booków, czekają na swoją kolej, także na pewno sięgnę tym bardziej po twoje rekomendacji, tak? Małe życie, tak. Ono się bardzo często pojawia we wszystkich zestawieniach jakichś tam takich najlepszych książek z ostatniego okresu. Sam jestem ciekaw. Ja zazwyczaj mam tak, że jeżeli widzę, że jakaś książka jest polecana, staram się nie czytać nic o niej więcej, tak? Jeżeli tyle ludzi ją poleca, ja chcę się sam dowiedzieć dlaczego, a nie z opinii innych, tak? To jest największe zaskoczenie. Tak, podobnie zresztą miałem z twoją książką Dwa oblicza, kiedy Agnieszka poleciła mi tylko książkę, a ja już nie wnikałem w to, dlaczego ona jest według niej fajna. I miałem ten element właśnie zaskoczenia, który gdzieś tam wypłynął z tego tak. Przeważnie jest tak, że te świetne opinie, 10 gwiazdek na lubimy czytać i tak dalej, mogą nas rozczarować. A czasami możemy niechcący odrzucić świetną książkę, bo ktoś ją na przykład ocenił, także to samemu. Ale przede wszystkim moim zdaniem też warto słuchać opinii osób ufanych, znajomych. Bo ja bardzo lubię, mam kilka takich właśnie znajomych i recenzentów różnych, których nie znam, ale akurat znam ich po prostu tylko z recenzji w internecie, którym po prostu ufam i wiem, że mamy podobne gusta. Ale no, za Małe życie położę głowę pod toporkiem. No to super. To na pewno o wiele wyżej na mojej liście do przeczytania się znalazło w tym momencie niż było. Tak? Ja się dzieliłem całkiem niedawno moimi książkami, także nie będę tej słuchaczy zanudzał, bo nasz odcinek pojawił się całkiem niedawno, tydzień temu zaledwie, więc nie będę tutaj mówił ponownie. Jestem nadal w trakcie czytania tych samych książek. TV The Book, książka o serialach telewizyjnych amerykańskich. Bardzo polecam. Dobra krytyka telewizyjna jest dobra, więc jeżeli ktoś chce, to można nabyć w Amazonie. Niestety też tylko w wersji papierowej. Dobrze, dziękuję ci Agnieszko za wizytę, dziękuję ci za rozmowę. Troszeczkę muszę przeprosić słuchaczy za gorszą nieco jakość dzisiaj nagrania, ale to mamy takie nietypowe, ekstremalne warunki, że tak powiem, niezwyczajne jak na nasze nagrania, więc troszeczkę będzie ta jakość gorsza, ale mam nadzieję, że rozmowa była na tyle interesująca, że nie będzie wam to w niczym przeszkadzało. Jeszcze raz ci dziękuję Agnieszko za przyjęcie zaproszenia, dziękuję ci za ciekawą rozmowę, zawsze to fajnie sobie troszeczkę na temat książki pisarza popolemizować z samym pisarzem, niewielu się to zdarza, jestem tym szczęściarzem, więc dziękuję ci bardzo i za to. Dziękuję bardzo również. A jako, że jesteś czytelniczką... Na przyszłość mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję. Dokładnie. Jako, że jesteś czytelniczką, serdecznie cię zapraszam do któregoś z kolejnych odcinków, kiedy porozmawiamy sobie po prostu dla odmiany, poplotkujemy o książkach innych pisarzy. Bardzo, bardzo pięknie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Do usłyszenia.
There's so many books to choose. Get on board, you just can't lose. Books expand your mind, it's true. Reading books is good for you. I love reading. Gonna say hi to the dictionary. Picking out a book, check it in, check it out. I'm going down to the library.